Hej kochani, witam was z powrotem. No i co, znowu jesteśmy u Kazakiego, to jest mój trzeci odcinek dzisiaj. Także sorry, jak się gdzieś zatnę, ale po prostu muszę to nagrać, bo potem nie będę miała jak. Także senpai! No i zobacz, to ten biały kotek. Jest dzisiaj w dobrym nastroju. Nie chcesz go dzisiaj pogłaskać? Wygląda na to, jakby chciał zostać pogłaskany, senpai. Co jest? Wow, senpai, także ty też możesz zrobić niesamowite rzeczy. Byłeś taki poraniony, a i tak czy siak następnego dnia przyszedłeś do pracy. To zdecydowanie takie jak ty, po prostu biegać wokół poranionym, a jakby to cię mogło zabić. A ty po prostu robisz to z taką lekkością. Ale kiedy usłyszałem, że złapano cię podczas eksplozji, nie mogłem przestać się śmiać. Ech, senpai. Przepraszam, czy ty przypadkiem spałeś, kiedy ją chroniłeś? O, Yoshinari się tak stara. Słuchajcie, muszę mu zrobić... O nie, to nie tak. Boże, ja nigdy nie umiem w tym. Muszę mu zrobić zdjęcie. No nic, starza się. Tak, i teraz nie umiem wrócić z powrotem, nie? No to lamacha, nie? A dobra, wróciło się. Aż cholera, senpai. Dlaczego jesteś taki niezadowolony? No niezadowolony. Nawet mnie nie wziąłeś, nie zacząłeś tarmosić. Co z tobą nie tak? Jakoś się tak nie za bardzo co do tego czuję. Nie wyglądasz na aż tak poturbowanego jak wcześniej. W takim razie, dlaczego jesteś taki przybity? Ichika ona... A, panienka Hoshino. Znowu ona. Jest na mnie zła. Co? A! Nie mów, że cię rzuciła! Tak. No przecież sobie tylko tak nabijam się. Przecież to nigdy by się nie stało. Co? Czy naprawdę ona ciebie rzuciła, senpai? Poczekaj. To kiedy zaczęło się lubić? A nie, to nie tak do końca. Auć! Dzięki! Nie musisz mi tego wyjaśniać. Każdy byłby zdepresowany, jeżeli o co chodzi. Yoshinari? Okej, w takim razie dzisiaj idziemy się napić. Będę płacił. Bardzo się cieszę to słysząc, ale muszę iść ją zobaczyć. Co? Będziesz dalej się przy niej trzymał, nawet jeżeli dała ci kosza? Cóż, naprawdę musisz mieć w sobie to coś. Ale jakby nie patrzeć, jesteś całkiem uparty, więc... Coś ty powiedział? O, proszę, puść mnie. Sorry. To tylko taki refleks. Ludzie. Zawsze umiesz jakoś mnie tutaj wykończyć. No to Yoshinari, co powinienem zrobić? Mnie pytasz? Czy zrobiłeś coś, co sprawiło, że ona się rozzłościła? O, żeby tylko. Bardziej jak, że jej coś powiedziałem. No cóż, widać tobie brak delikatności, wyczucia. Nieważne jak milusie wyglądasz. Są parę rzeczy, których po prostu nie umiesz zrobić na tyle dobrze, żeby kobiety nie zasmucić mnie. Wiesz, to nie tak do końca, jeżeli chodzi o sprawy z kobietami. Nie. Serce kobiety jest bardzo skomplikowaną rzeczą. Już myślisz, że to tak jakby panująca burza i nagle zaraz robi się takie delikatne, niemal jakby to była wata cukrowa. Yoshinari, naprawdę mówię tutaj poważnie. Ale ja też. Zmiany emocjonalne. Zastanawiam się, co w niej się zmieniło. No, to byś się tak pomyślał trochę. Jest taką miłą dziewczyną. A więc wiem, że obchodzi ją życie innych.
Właśnie dlatego nie chciałem jej nic mówić. Ale nie spodziewałam się, że ona tak się na mnie zdenerwuje. Przecież już wcześniej jej to mówiłem i to zaakceptowała. A co żeś jej powiedział? To sekret. Cóż, nie mogę ci w takim razie pomóc. No to co, chcecie się jednak pogodzić? Tak, chcę, żeby czuła się lepiej. Nie rozumiem, dlaczego jest ona na mnie jednak zła. Dureń. Wiesz, zazwyczaj dawanie jakiegoś prezentu jest dobrym pomysłem, ale to by wyglądało tak, jakbyś był zdesperowany. Poza tym, jeżeli coś złego powiedziałeś, nie powinieneś po prostu ją szczerze przeprosić? Ale ja naprawdę nie myślę, żebym zrobił coś źle. Jezus, za głąb. Wcale nie widzisz swoich błędów, co? Naprawdę nie chciałem sprawić, żeby czuła się smutna. Ej, naprawdę chcę przeprosić ją za to, że sprawiłem, że się zdenerwowała. Boże, ale ty jesteś uparty, senpai. Po prostu nie możesz się zmienić. To prawda. Moje myśli się nie zmienią. Ty musisz to zrozumieć. Tak, to znowu Jaden kicha tam ze stylu. Wszyscy mówimy na zdrowie. Albo 100 lat. Okej. Okay. Po prostu... Dobra, słuchajcie, już to was zawracam. Jezu, oni mnie tu wykończą. No dobra, to po prostu ją przeproś za to, że źle się zrozumieliście. Jeżeli uda ci się naprawić to niedogadanie się ze sobą, jestem pewien, że ona ci przebaczy. Źle żeśmy się zrozumieli. Ale ja tylko mówiłem szczerze. Wiesz, jest taka możliwość, że mógłbym to ująć w jakiś taki żartujący sposób, ale naprawdę się tak nie czuję. A to dziwne. Co? Jesteś bardzo dobry w wprowadzaniu ludzi w pulę. I także całkiem nieźle przychodzi ci kłamanie. Mogę tak w sumie powiedzieć, że bardziej fałsz. Cóż, no ja jestem taki bardziej, ja tobie nie kłamię, ty po prostu tak to źle zrozumiałaś, prawda? No dokładnie, dokładnie. To może właśnie coś takiego. To w takim razie czemu nie możesz posłużyć się właśnie tą taktyką w tej sytuacji, abyś kurna spróbował? No właśnie, zastanawiam się, dlaczego nie. Wydaje mi się, że ja nie chcę jej kłamać. Senpai, to jest miłość. O! Miłość. Mój okrutny, przebiegły senpai Okazaki nie chce kłamać komuś, ponieważ go kocha. Rozumiem to teraz. No przecież ci powiedziałem wcześniej, proszę, przestań mi to robić. No pomyśleć, że ona się zrobiła taka zła na mnie. Myślałem, że w końcu ją znalazłem. Nie chcę się jakoś tak rozstać. Nie zawsze znajduje się ludzi tak idealnych, takich silnych. Pewnych swojego, osób, które nie chcą się wycofać przed osiągnięciem celu. Myślałam, że tak będzie w porządku, bo przecież ona taka była. Co? Czas przeszły? Przecież wcześniej powiedziałeś, że nie chcesz jej tak po prostu porzucić poza tym, że ona cię wykopała. Ale teraz się wycofujesz? Wcale się nie wycofuję, jestem tylko rozczarowany. Przepraszam, mną? To jestem tobą rozczarowana. Ona nie chce mnie poświęcić. Zaszła tak daleko, żeby mnie po prostu odrzucić i moją pomóc. To nie jest zachowanie kobiety, którą wybrałem. Przecież mówiła, że nie ucieknie, nieważne co by się nie działo. Ale czekaj, dlaczego? Zapytam kogoś innego, który będzie mnie chronił.
W takim razie ona nie ma nic przeciwko, żeby kogoś innego poświęcono? To może nie tak, że ona jednak zmieniła swój sposób myślenia? I jakby na to nie patrzeć, wciąż przygląda się Exteyowi. Przecież ona się nie poddała jeszcze, ale mnie nie chce. Ach, dobra, nieważne. To w takim razie co zadecydowałeś? Jeżeli nie jestem dla niej dobry, może znaleźć kogoś innego, jednakże wciąż ją przeproszę. Okej. Okay. Niezbyt dobrze to widzę, żeby to się skończyło, ale powodzenia, senpai. Okej, to w takim razie weź się trochę tym zajmij. Dobra, zrozumiane, ser. Okej. Okazaki, ty głąbie. Już nie wiem, co mam powiedzieć o nim. Też jestem zła. Głąb wstrętny. No dokładnie, Ichika. Wczoraj poszłam, żeby odwiedzić chorego przyjaciela, a skończyło się na tym, że się pożegnaliśmy ze sobą. Cały czas wzdycham, przygotowując śniadanie. Przecież jasno mu powiedziałam, że odezwę się do kogoś, kto będzie mnie chronił, ale przecież jako oficera policji to ja miałam chronić innych, a nie oni mnie. To, że miałam na szyi jakąś obrożę, wcale nie zwalniało mnie z obowiązku i przecież nie mogę prosić innych o chronienie mnie. Ja chyba za bardzo polegałam na Okazakim. Nie wiedziałam, jak mogłabym poprosić o pomoc. Nie wiedziałam, kiedy mnie zabiją. Cały czas czułam się nerwowa i taka do niczego. Może przez ten cały czas byłam zbyt pasywna. I co teraz powinnam zrobić? Hej. Udało nam się zatrzymać jeden atak, ale sytuacja wcale się nie poprawiła, a sędzia uciekł. Poczułam się, jakbym teraz wszystko straciła. Westchnęłam ciężko parę razy. Hej, słuchasz mnie w ogóle, Ichika? A, Kazuki. Podskoczyłam, słysząc za sobą głośny głos i odwróciłam się do zirytowanego Kazukiego. Czemu ja się nie dziwię, że on jest zirytowany? Wybacz, śniadanie prawie gotowe. Co, śniadanie? Masz na myśli wszystko to, co przypaliłaś? Co? Przygotowałam bekon, żeby go podsmażyć w czasie, kiedy robiłam sałatkę, a teraz tylko i wyłącznie, co po nim zostało, to czarny smog. Boże, jak mogłam popełnić taki prosty błąd? Okej, ja i tak czy siak wychodzę. W takim razie wezmę coś z najbliższej żabki. Poczekaj, zrobię na nowo. Przecież nie możesz w takim stanie gotować, prawda? Nie chcę się rozchorować jedząc coś takiego. Przepraszam. Super, brat. To, że Kazuki mnie tutaj tak zbeształ, spowodowało, że moja depresja się pogłębiła. Dzisiaj musiałam się jakoś skupić na swojej pracy. Hej, idziesz dzisiaj do pracy? Co? Oczywiście, że tak. Przecież wczoraj się zraniłaś, nie? Nie powinnaś wziąć dnia wolnego? Nie mogę. Poza tym przypaliło mnie tak tylko trochę. Przecież nic się w policji nie wydarzy, jeżeli akurat ty nie przyjdziesz. Poza tym wyglądasz na chorą. Czy naprawdę musisz się rzucać w niebezpieczeństwo tylko dlatego, że jesteś jakimś tam policjantem? Jego postawa była dosyć ostra, ale naprawdę wyczuwałam, że on się o mnie martwi. Cieszyło mnie to, ale coś mi się wydawało dziwne. Każdego ranka razem jedliśmy, ale Kazuki tak naprawdę nigdy nic takiego nie mówił. Kazuki? Spojrzałam na niego. Czy on się boi? Właśnie zdałam sobie z tego sprawę. Przepraszam, naprawdę musiałeś się martwić. Co? A tobie co teraz?
patrząc na to, jakie Shinjuku teraz jest, nie możesz chodzić do szkoły. I teraz czujesz się, jakby twoja jedyna rodzina była w niebezpieczeństwie. Jestem pewna, że nie jest ci z tym łatwo. Ale przecież ja zawsze tylko na ciebie skarżę tutaj. Nigdy tak naprawdę nie pomyślałam o tym, jak ty możesz się czuć. No i teraz ci zaczęło zależeć? Tak, masz rację. Ja wiem, że to za mało i za późno, ale teraz chcę, żeby wszystko się naprawiło. Nie chcę nastawiać ciebie na niebezpieczeństwo i w tym samym czasie wciąż chcę respektować twoje chęci. Wychodziłeś na zewnątrz cały czas, odkąd szkoła się skończyła, bo nie miałeś co robić. Ale nie myślę o tym, żebyś robił coś złego. Czy jest coś, czego ty byś chciał? Ja... Kazugi nic więcej nie powiedział. Ale czekałam na niego, aż się odezwie. Nie jestem w stanie zapewnić przyszłości Kazukiemu, w której będzie żył spokojnie. Wymusiłam na nim życie takie, jakie jest teraz. W Shinjuku nie było normalne. Każdego dnia dopuszczano się do kolejnych incydentów i nikt nie wiedział, kto za tym stoi. Nigdy nie wiedzieliśmy, czy będzie kolejny dzień, w którym razem się obudzimy. Przecież X-Day pojawi się 1 stycznia. Ten dzień już prawie nadszedł. Ja wątpię, żeby ktokolwiek wiedział o tym, co się wczoraj zdarzyło. Wymamrotał to, jakby nie był pewien. Nie wiem, czy będę żywy w przyszłym roku. I nie wiem, czy Shinjuku kiedykolwiek wróci do normy. Ale chcę żyć tak, jak ja tego chcę. Chcę robić rzeczy, które chcę robić. Jeżeli tego nie będę, będę tego żałował. Tak jak powiedziałaś. Nie, tak, martwię się. Przecież pozostanie w domu wcale nie gwarantuje tego, że będziemy bezpieczni. No i moi przyjaciele. Tak. Ostatnio nie mogę się w ogóle dodzwonić do Akito. Powiedział, że jest czymś zajęty, ale... Co jeżeli stało się coś, co sprawiło, że jego normalny styl życia już nie jest taki normalny? Nie chciałem się za bardzo nad tym zastanawiać. Chciałem to jakoś zakopać w sobie. Nie bardzo wiem, jak ci to powiedzieć. Spokojnie, rozumiem. Ale po prostu mi obiecaj, kiedy gdzieś wychodzisz, powiedz mi, gdzie idziesz. I proszę, nie przechadzaj się wieczorem. No i jakby nie patrzeć, znowu mówisz mi, co mam robić. Nie. Ja naprawdę chcę, żebyś robił to, co pragniesz. Jestem twoją dużą siostrą, wiem, że jestem do niczego. Nie jestem nawet w stanie sprawić, żeby ten świat był miejscem bezpiecznym dla nikogo. Ale jedną rzecz, którą mogę zrobić, to starać się, żeby wszyscy żyli chociaż bezpieczniej. Ale jaki jest sens próbować pracować, jeżeli ja wciąż się o ciebie martwię? Nie proszę cię o to, żebyś nie wychodził na zewnątrz. Po prostu mów mi, kiedy to robisz, proszę. Nie wiem, czy to naprawdę zaakceptował, ale Kazuki odpowiedział mi, przytakując. W takim razie idę na zewnątrz. Zaczekaj. O Jezu, przepraszam. Ale gdzie idziesz? Idę do studia we wschodnim wejściu. Studia? Gram na instrumentach. Będziemy ćwiczyć i nagrywać. Byłam zdziwiona, że mi powiedział. A te detale, naprawdę się ich nie spodziewałam. Wiedziałam, że Kazuki lubi muzykę. Niedawno przecież grał na gitarze w domu. Jeszcze nakrzyczałam na niego, że robił to zbyt głośno i prawdopodobnie przeszkadzał tym rzępoleniem innym. A więc naprawdę mu na tym aż tak zależało. Okej, dam ci znać, kiedy już wrócę do domu.
I mówiąc to, wyszedł. Poczułam się trochę niedoceniona, ale odwróciłam się, żeby krzyknąć do niego. Powodzenia, Kazuki. Porozmawiajmy później, kiedy będę w domu. Kazuki nie odpowiedział. Ale wydawało mi się, że był bardziej zrelaksowany, kiedy wychodził. Dobra, muszę się przygotować. Wystarczy mi robienia tego śniadania na dzisiaj. Wzięłam sobie, nie wiem, jakieś tam jedzenie z ryżu, które zrobiłam wcześniej i wyczyściłam kuchnię. I nagle mój telefon zaczął dzwonić. Sprawdziłam, co mi tam wyskoczyło i byłam zdziwiona, kto mi to wysłał. Dzień dobry. To jak tam te twoje przypalenia? U Kazuki. Aż do czasu, przecież my wysyłaliśmy sobie takie wiadomości codziennie, ale teraz nie bardzo wiem, jak czuję się z tym, żeby mu odpowiedzieć. Sposób, jaki to napisał, musi znaczyć, że wciąż się o mnie martwi. A może to był tylko kolejny sposób na to, żeby mnie użyć? Nie chciałam wierzyć w to, że mogłoby być to prawdziwe, ale zabolało mnie to. Wypuścili mnie ze szpitala. Możemy się dzisiaj spotkać? Wciąż się wahałam, co mu odpisać, kiedy kolejny tekst przyszedł. Prawdopodobnie nie wypuścili go, tylko sam sobie wyszedł. Patrzyłam na mój telefon przez chwilę, a zaraz potem położyłam go na bok, nie odpowiadając. Muszę iść do pracy. Wstałam, żeby się przebrać. Został już tylko jeden tydzień do X-Day. To, co miałam zrobić, się nie zmieniło. Czy miałam, czy nie, Okazaki był ze mną. Muszę zatrzymać ilość ludzi, która zostaje ranna. I muszę jakoś dojść do Adonis i pozbyć się tego dziadostwa na szyi. Westchnęłam parę razy. Kiedy już się przebrałam, byłam gotowa. Wyszłam na zewnątrz. Kiedy już miałam wychodzić, usłyszałam dźwięk. Naprawdę źle mi się to kojarzy. Tak? Ichika-chan? To ja? Okazaki. Mam nadzieję, że przeczytałaś moje wiadomości, nie odpisałaś mi, więc... Wiesz, jeszcze zdałem sobie sprawę, że dzisiaj idziesz do pracy. Może po prostu cię odprowadzę. Nie, dziękuję. Wciąż jesteś zła? Nie jestem zła. Kłamiesz. Mogę słyszeć, że słyszę to, że jesteś zła w twoim głosie. Jestem smutna. Dlatego, że powiedziałem te rzeczy? Tak. Nie miałem nic dziwnego w tym wszystkim na myśli. Ja tylko myślałem o tym, że będę cię chronił, nawet jeżeli będę ryzykował swoim życiem. Przepraszam, nic mi nie jest, a więc proszę po prostu odejść. Okej, przepraszam, że ci przeszkadzałem. Przyjdę później. Znowu przyjdzie? Przeprosił mnie, ale nie wydawało mi się, żeby się poddawał w swoich przekonaniach. Dlaczego ja? Może dlatego, że byłam coś warta. Może dlatego, że przyciągałam niebezpieczeństwo. To rozumiałam. On nie musi przecież być taki wybredny. Jestem pewna, że jest wiele ludzi takich jak ja. Im bardziej o tym myślałam, tym bardziej mnie to bolało. Okazakiego powinno już nie być. Idę do pracy. Aj, miśki, miśki. Hoshino, nic ci nie jest? Tak, przepraszam, że się martwiłeś i dziękuję. Mochida, co do Sanjo? Tak, tak. HQ dostali wszystkie wiadomości od ciebie. Od ciebie, nie o ciebie.
zaczęli się przypatrywać całej okolicy Kabukicho, ale nic nie znaleźli. Rozumiem. On jest jednym z najnowszych podejrzanych. Chcą go przesłuchać, ale nigdy tak naprawdę nie miał dobrego adresu, a więc będzie ciężko go znaleźć. Był jednym z potencjalnych liderów w Adonis, a więc pozwolenie mu, żeby uciekł, wiele by nas kosztowało. Co najgorsze, nawet jeżeli tego nie dowiedliśmy, jeżeli zadzwoniłabym do HQ, oni by już wcześniej się tym zajęli. Nie mogę już zwodzić ich za nos, muszę im pomóc. Na początku myślałam o tym, żeby wszystko jemu Sandzie opowiedzieć, mówiąc mu, jak to wszystko się zaczęło i dlaczego mam to na szyi. Jednakże w ogrodach nikomu nic się nie stało, a Morioka strasznie na mnie nawrzeszczał wtedy. No już, policzki do góry, mamy dzisiaj dużo do roboty. Tak? Szybko uporałam się z moją robotą i zanim nawet to zauważyłam, był czas na lunch. Szybko skończyłam swój lunch i poszukałam miejsca, gdzie nie byłoby zbyt wielu ludzi. Muszę o tym wszystkim pomyśleć. Co teraz? Byliśmy już tak blisko. Paru ludzi już zaaresztowano. Ale wszystkim z nich usunięto przecież wspomnienia. Nic nie mogli nam powiedzieć o Adonis. Jedyne, co teraz mamy, to ja. Hej, słuchasz mnie tam, prawda? Nic nie odpowiedziało. Ale przecież ktoś musiał być po tej drugiej stronie. Okej, w takim razie X-Day to... wykonywane przestępstwa, które robią ludzie, wybierając się pomiędzy sobą. To wszystko jest... dzieje się poprzez ludzi, którym stała się jakoś krzywda w przeszłości. Jestem pewna, że niektórzy z nich spotkali cię osobiście i nie zgadzali się z tobą. Rozumiem, że policja i prawo nigdy ich nie ochroniło, a więc oni musieli to zrobić własnoręcznie. Ty ich przywiodłeś i emocjonalnie się z nimi porozumiałeś. Ale co będzie dalej? Niektórych z nich porwaliśmy. Nieważne, jak wiele masz pionków, niedługo ci się skończą. Poza tym rodziny, które straciły swoich bliskich przez ciebie, na pewno czują się teraz tak samo jak ty. Może i ty znajdziesz się na celowniku. Naprawdę chcesz się zajmować czymś, co nie skończy się dla ciebie dobrze? Wtedy nikt nie zrozumie, czego chcieli Adonis i co to niby miała być ta wasza sprawiedliwość. Japonia nigdy się nie odrodzi. Nie rozumiesz tego? Nie spodziewałam się, że mi coś odpowie. Ale mówiłam do swojej obroży, żeby jakoś pomóc swoim myślom. Oczywiście, że to rozumiemy. Tak jak to mówisz, będzie to ciężko, żeby ludzie zrozumieli, co tak dokładnie się stało w tym czasie. Ale odrodzenie naszej nacji jest możliwe. Co masz na myśli? Każdy zawsze będzie miał dla kogoś coś przeciwko. Zawsze będzie oko za oko. Ale naprawdę jest możliwe zredukowanie cierpienia do zera i prawdziwe odrodzenie może się stać. Jedyne, co musimy zrobić, to pozbyć się
nienawiści, która się rodzi poprzez takie uczucia. Ludzie mają nienawiść, ponieważ mają taką chęć. Są egoistyczni, skupieni tylko i wyłącznie na sobie. Chcą swojego dobra i niczego innego. Musimy się tego po prostu pozbyć. To oznacza, że chcą po prostu zniszczyć ludzkość samą w sobie. Ale to nie będzie takie proste. Dlatego wybraliśmy Ciebie jako nasz eksperyment, jako pierwszy krok w naszym planie. Ja zostałam wybrana. Zrozumiałaś, jak czuje się osoba, która była tego świadkiem, tak? Bo my jesteśmy... No, niestety nam to się wydarzyło. I to, jak bardzo jest to okrutne. Teraz chcemy, żebyś sama do nas przyszła. Zaczekaj. Nie odpowiedziano mi już, nieważne ile razy próbowałam. Nie rozumiałam większości z tego, co powiedział mi głos. Ale wiedziałam jedną rzecz. Adonis chcą dokonać masowego morderstwa. Nie będzie nikogo, kto będzie chciał się na nich zrewanżować. Okej, nie ma co teraz badać tego, co działo się wcześniej. Jeżeli Adonis nie zostanie powstrzymany, całe Shinjuku na tym ucierpi. Wzmogłam się w sobie i wyjęłam mój telefon. Sasazuka potrzebuje Twojej pomocy. Czy mógłbyś przeskanować dokładniej moją obrożę? Natychmiast mi odpisał. To nie będzie łatwe. I Twoje życie będzie wisieć nad włosku, ale jest to możliwe. W takim razie proszę to zrobić. Zaczekaj. Naprawdę? To jest zbyt niebezpieczne. Jeżeli wiedzą, gdzie jesteś, na pewno dojdzie do kontrataku. Dlatego jej jeszcze nigdy nie dotknęliśmy. Jestem gotowa na konsekwencje. Właśnie rozmawiałam z moją obrożą i powiedzieli mi, żebym do nich przyszła. No nie, kolejne przyjdź, jeśli myślisz, że możesz. Jezu, jacy oni są zapatrzeni w siebie. Myślę, że to jedyny sposób, w jaki możemy się dobrać do Adonis. Okej. Okazaki został dodany do grupy. No co tam, Yanagi? No i nagle imię Okazakiego pojawiało się w grupczacie. Wygląda na to, że Yanagi go zaprosił. W takim razie on z nimi współpracuje, czy co? Przecież powiedziałam im, że Okazaki wie o całej sytuacji. Hoshina chce, żebyśmy przejrzeli się jej obroży. Nie możemy. Przecież już o tym rozmawialiśmy i zdecydowaliśmy się, że to jest zbyt ryzykowne. Zrobimy to, jeżeli to będzie tylko ostatnia deska ratunku. Tak, na pewno ze sobą rozmawiali. Wygląda na to, że Yanagi i cała reszta mu ufali. Tak długo jak miałam to na szyi, to wszystko, ta cała obraża przekazywała wszystko Adonis, więc wiedzieli o naszych planach. Przecież to ma sens, żeby zaangażować więcej ludzi w całą tę sytuację. Nie mogłam w to uwierzyć, że ukrywali to przede mną jako plan. Co nie będzie miał sensu, jeżeli umrzesz? Zmarszczyłam brwi, czytając to. I mówi to facet, który tylko marzy o tym, żeby zginąć, chroniąc kogoś. W sumie przecież mogli mnie przez ten cały czas zabić, ale tego nie zrobili. Jeżeli chcą, żebym się z nimi spotkała, w takim razie myślę, że powinniśmy im to ułatwić. Chyba jest teraz czas użyć naszej ostatniej deski ratunku. Głupi kot ma rację. Ale co, jeżeli ona zginie? No i widzicie, Mineo ma rację. Przecież wciąż jeszcze możemy się jakoś dobrać do Adonis. Nie panikujmy. Takeru, czy udało ci się zdobyć więcej informacji? Te jakieś byle informacje nie są wcale pożyteczne.
Poza tym nie mamy czasu. Inne informacje? Zmarszczyłam brwi. Nic o tym nie słyszałam. Oni dalej ze sobą się spierali. Sędzio dał nam parę wskazówek w Sindziuku. Moje oczy się rozszerzyły. Wydawało mi się, jakby Okazaki wysłał tę wiadomość dla mnie, żeby mnie pokrzepić. Naprawdę? Okazaki powiedział, że Sandzio dał nam jakieś lepsze informacje. Jeżeli tak o tym pomyślę... Okej, zmieniłem zdanie, nie chcę zostać zaaresztowany. Wciąż chcę się z wami trochę pobawić. I wtedy wyglądało na to, że on coś wyszeptał. Może myślał, że Okazaki jako SP umie wyczytać z ruchu warg. To, co Sandzio nam przekazał, to tunel pod ziemią. Myślę, że to właśnie tam się ukrywają. A nie chciał, żeby moja obroża to usłyszała. Co sobie Sandzio myślał? No i znowu zaczęłam wątpić. Kolejny tekst przyszedł. Hoshino, co do teraz? Po prostu przyjdź do nas, kiedy skończysz pracę. Okej. Zamknęłam mój telefon i westchnęłam. Kłamałabym, jeżeli bym powiedziała, że nie boję się zeskanowania mojej obroży. Ale jeżeli więcej ludzi skończy jako ofiary, dlatego że ja się bałam, Kazuki mógł być kolejną ofiarą. A może moi współpracownicy, albo chociaż Yanagi, albo Okazaki. Nie chciałam widzieć kogoś, kto mógłby zostać ranny, i to przeze mnie. Nieważne, jakie moje uczucia są. Przecież twój cel wcale się nie zmienił, prawda? Przecież to, co musisz zrobić, wcale się nie zmieniło. Mogę ochronić Shinjuku. Mogłabym dać jakąś ulgę ludziom, którzy tutaj żyją w tym całym terrorze. To się nie zmieniło. Ale coś się zmieniło. Moje życzenie. Ja chcę, żeby Okazaki żył. Naprawdę chciałam być z nim zawsze. Chciałam chronić ten jego prawdziwy uśmiech i ciepłe dłonie. Ale jeżeli jego ochrona mnie znaczyłaby, żebym go straciła, w takim razie byłoby lepiej, gdybym go nigdy nie widziała. Chroni mnie tylko dlatego, że chcę umrzeć. Myślałam, że nie zrozumiem tego, ani mu tego nie wybaczę. Ale zdałam sobie sprawę, że ja zawsze myślałam o Okazakim. Okej, za niedługo skończy się moja przerwa. Mam rocząc do siebie... Przypomniałam sobie jedno miejsce, do którego jeszcze musiałam pójść. Zaczęłam biec. Okej, dobra. Okej, kochani, słuchajcie, ja tutaj kończę, bo te odcinki są zdecydowanie za długie. Ta gra powinna być bardziej podzielona na jakieś chaptery albo coś i mieć więcej ilustracji. Bo naprawdę jestem niezadowolona, że tych ilustracji jest tak naprawdę niewiele, a co człowiek musi się tyle natłumaczyć. No ale nic, dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnych, no i oczywiście jak chcecie kolejne odcinki szybciej, to zapraszam na Patronite.